Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj udział biorą przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak oraz posłanki pani Małgorzata Sadurska i pani Halina Olencka. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wczoraj przedstawiliśmy ponownie 64 projekty ustaw złożone w tej kadencji przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości, które tkwią w zamrażarce, czy to marszałka Schetyny, czy też przewodniczących poszczególnych komisji. Dzisiaj chcemy dołączyć do tego pakietu dwie ustawy, bardzo ważne ustawy, które są odpowiedzią na drożyznę zafundowaną przez rząd premiera Donalda Tuska. Otóż wzrósł podatek VAT od 1 stycznia, wzrosły koszty utrzymania, wzrosły ceny benzyny, energii elektrycznej, wzrastają ceny żywności, na przykład w piekarni osiedlowej, której ja kupuję chleb w ciągu roku, cena tego chleba wzrosła o ponad 30%. My sprzeciwiamy się temu, że rząd premiera Donalda Tuska pokrywa swoją kompetencję, sięgając do płytkich kieszeni obywateli średnio albo gorzej sytuowanych. Jeśli już rząd jest niekompetentny, jeżeli stan finansów naszego kraju jest katastrofalny, wszystko na to wskazuje, chociażby wypowiedź pana profesora Leszka Balcerowicza sprzed chwili, to należy sięgać do głębokiej kieszeni. Dlatego przypominam, od września ubiegłego roku w zamrażarce marszałka Sejmu leży projekt ustawy o podatku od banków i instytucji finansowych. Wprowadzenie tego projektu daje budżetowi państwa przychody o prawie 7 miliardów złotych wyższe niż obecnie. Te przychody w naszym głębokim przekonaniu powinny być przeznaczone dla osób średnio i gorzej sytuowanych, a więc dla emerytów i rencistów, którzy otrzymują emerytury i renty na poziomie niższym, oraz dla rodzin. Dlatego zaproponowaliśmy dodatek drożyźniany dla emerytów i rencistów, wypłacany jednorazowo, raz w roku, oraz dodatek drożyźniany dla rodzin w przeliczeniu na każde dziecko. Z naszych analiz przedstawionych w ubiegłym roku wynika, że koszty utrzymania jednej rodziny wzrosną w ciągu roku o 600 zł. Dlatego proponujemy, żeby na każde dziecko w rodzinach przy zastosowaniu kryterium, które stanowi podstawę do wyliczania świadczeń rodzinnych, jest to kryterium 504 zł. My proponujemy, żeby granicą była dwukrotność tego kryterium, a więc 1008 zł. Jeżeli w rodzinie dochód jest niższy niż 1008 zł, wtedy na każde dziecko w takiej rodzinie chcemy, żeby było wypłacone świadczenie w wysokości 600 zł. W terminie wybranym przez rodziców za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, czy też powiatowych centrum pomocy rodzinie. Natomiast świadczenia, dodatek drożyźniany dla rencistów i emerytur byłby wypłacany oczywiście przez ZUS. W zależności od wysokości emerytury proponujemy poszczególne stawki tego świadczenia. O szczegółach moje koleżanki, pani poseł Sadurska. Szanowni Państwo, na początku kilka słów przypomnienia. W 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość przywróciło dla emerytów i rencistów waloryzację procentową. Ona była za czasów rządów SLD zawieszona. My tą waloryzację przywróciliśmy. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej waloryzuje świadczenia emerytalne najniższym wskaźnikiem. Tak więc realnie osoby, które pobierają najniższe świadczenia, które pobierają najniższe emerytury czy renty, dostają miesięcznie 20 zł. I odnosząc to do słów pana przewodniczącego, który stwierdził, że roczne koszty samej podwyżki VAT-u wynoszą na rodzinę 600 zł, no to powiedzmy miesięcznie 50 zł, jak taki emeryt czy rencista, który pobiera najniższe świadczenie, może przeżyć? Dlatego zaproponowaliśmy, nazwaliśmy to dodatki, ale ja na to wolę powiedzieć taką quasi-waloryzacją kwotową, bo ona będzie dotyczył, ten dodatek będzie dotyczył wszystkich emerytów i rencistów. Objęcie takim dodatkową wypłatą pieniędzy
które będzie następowało w dniu właściwym dla waloryzacji procentowej. I tak, chcemy, żeby osoby, które pobierają te najniższe świadczenia, których świadczenie miesięczne nie przekracza 800 zł, żeby dostawały roczny dodatek w wysokości 700 zł. Chcemy, żeby osoby, które pobierają do tak zwanego średniej emerytury, czyli do 1300 zł, żeby ten dodatek otrzymywały 500 zł rocznie, jak również chcemy, żeby pozostali emeryci dostawali 250 zł. Ja o tym mówię, że to jest taka quasi waloryzacja kwotowa, bo ona będzie dotyczyła wszystkich emerytów i rencistów i żeby ta waloryzacja quasi kwotowa była taką rekompensatą za podwyższone koszty utrzymania. Bo proszę Państwa, w Polsce mamy obecnie 9 milionów osób pobierających różne świadczenia emerytalne czy rentowe. A z tych 9 milionów, 6 milionów pobiera świadczenie poniżej 1300 zł. I oczywiście można powiedzieć, że każdy może tak sobie gospodarować, na ile go stać, ale myślmy realnie, czy za 1300 zł miesięcznie emeryt, który na przykład mieszka sam, jest w stanie opłacić mieszkanie, kupić leki, kupić żywność, nie mówiąc już o innych sprawach. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z propozycją rocznego dodatku wypłacanego 1 marca, tak jak waloryzację procentową i chcemy, żeby ona obejmowała wszystkie osoby, oczywiście szczeblowo i żeby była takim zadośćuczynieniem za podniesiony przez rząd podatek VAT. Pani poseł Rzymska w sprawie dodatku drożyźnianego dla rodzin. Proszę Państwa, polska rodzina jest w bardzo złej kondycji finansowej. Ponad 60% Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Państwo wiedzą, co to znaczy minimum socjalne. To jest ten poziom egzystencji, która pozwala tylko na minimalne zabezpieczenie potrzeb, czyli posiadanie dzieci, utrzymanie tych dzieci i minimalne kontakty społeczne. Ponad 60% Polaków żyje poniżej tego minimum. I aż 85% rodzin, to są dane GUS-owskie z 2009 roku, wymaga wsparcia finansowego w różnej formie. Obecna sytuacja finansowa, jaka dotyka te rodziny, jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys. Jest to między innymi spowodowane ciągle rosnącymi cenami żywności, ale również wprowadzonym od 1 stycznia podatkiem VAT, który podraża praktycznie wszystkie elementy prowadzenia gospodarstwa domowego. Na tej drożyźnie, która się pojawia u nas, najbardziej cierpią rodziny wielodzietne, te, które jak gdyby stanowią dla nas przyszłość też demograficzną. Przed chwilą koleżanka mówiła o systemie emerytalnym i wsparciu emerytów. Ale drodzy Państwo, coraz mniej dzieci rodzi się w Polsce. W Polsce rodzi się najmniej dzieci w całej Unii Europejskiej. I wsparcie dla rodzin jest to wsparcie dla nas wszystkich wtedy, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę. Dzieci powinno nam się rodzić coraz więcej, ale jakże się ich ma rodzić coraz więcej, kiedy nie ma możliwości utrzymania tych dzieci. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z propozycją wsparcia finansowego dla rodzin, takiego dodatku drożyźnianego, który, tak jak wspomniał Pan Przewodniczący, otrzymywałoby każde dziecko w rodzinie do ukończenia pełnoletności, do lat 18. Kryterium dochodowe zwiększamy dwukrotnie. Dlatego, że ten poziom kryterium dochodowego, który mamy obecnie, 504 zł powoduje, niezmieniany od 2006 roku, powoduje, że już w tej chwili do systemu nie wchodzi prawie 30% rodzin, które takiego wsparcia wymagają, potrzebują, bezwzględnie potrzebują. Stąd nasz pomysł, żeby to kryterium podwoić, czyli kryterium byłoby 1008 zł, w sytuacji, kiedy na każdą osobę w rodzinie
byłaby poniżej tego 1008 zł. Każde dziecko w rodzinie dostawałoby raz w roku 600 zł takiego wsparcia do osiągnięcia pełnoletności. Szacujemy, że tych dzieci, które w ten sposób będą wspierane, będzie około 7 230 000, ale proszę Państwa, z każdym rokiem ilość tych dzieci się będzie zmniejszać. Niestety z powodu kryzysu demograficznego, który również przeżywamy. Jak Pan Przewodniczący wspomniał, wypłacane by one były przez PCPR-y, ale jeszcze jest taka klauzula, że w tych gminach, w których gminy mogłyby sobie pozwolić na zwiększenie tego dodatku z własnych środków, on mógłby być również zwiększany. Myślę, że w ten sposób, przynajmniej w takiej formie i w takiej wysokości moglibyśmy rodziny wesprzeć. W tym i tak ciężkim dla Państwa czasie, dla budżetu Państwa czasie, nie możemy zapomnieć o tym, że podstawą naszego państwa są jego obywatele. A największym skarbem, jaki możemy mieć, to są dzieci, które w tej chwili, jak Państwo wiecie, wymagają nawet dożywiania i to w dużej ilości, ponieważ rodzin nie jest stać na jeden ciepły posiłek dziennie. Liczymy na to, że te nasze projekty będą rozpatrywane we wspólnym pakiecie i środki na wspomniane drożdżowe dodatki znajdą się w podatku bankowym, projekt którego został we wrześniu złożony i czeka w lasce marszałkowskiej. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytanie.